Proszę Państwa, urocza piosenka. Bardzo gorąca, bardzo namiętna, ale bardzo odważna. Bęc, Maryniu! Tu w tym oknie mieszka sobie dziewczę w porze. Ejże ha, cud oczeczka, cud usteczka, to to dziewczę ma. Cud noseczek, cud włoseczek, nogi dwie, że hejże ho, raz zobaczyć, potem skonać takie to, to, to. Aha. Lecz nie każdy dupką góry może stanąć, hejże ha, bo wybredna jest cholera, jak dziewczyna ta. Bęc, 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 maryniu, łatwo żokno zamknij drzwi. Bęc, 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 maryniu, rękę podaj mi. Ciach, mach, po pokoiku nikt nie będzie nas oprócz, tylko bęc, maryniu, zamknij drzwi na klucz. Raz, gdy przyszłem pod okienko z kontrabasem, uha, ha, pomyślałem, że piosenką zwabić się ją da. Nacisnąłem wszystkie struny, że aż poleciały skry. Potem chwilę poczekałem, czy otworzy drzwi. Aha. Lecz okienko ani drgnęło, nie pokazał się w nim cień. Chociaż stałem całą noc, stałem cały dzień. Bęc, 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 maryniu, otwórz okno, zamknij drzwi. Bęc, 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 maryniu, rękę podaj mi. Ciach, mach i maryniu, będę w pokoiku tym. A jak tam już będę, co mam robić wi? Gitarą romantyczną, tak z hiszpańska, o le 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 le. Grałem co dzień polkę śliczną, trele morele. I na świadka przywolałem złoty księżyc, heja ho. Nie majątku, ni pieniądza, tylko chcę to, to. A to, to. La, la. Pękła struna, serce pękło, co za koszty będę miał. Niech pochłonie ciebie piekło, za to, żem tam stał. Już tu trzeci dzionek ględzę, nic nie było, nie ma nic. Grałem, aż leciały frędzle, z tego miechu krótki śpic. Nie dojdziemy z tą Marynią, proszę panu końca nie. Nie ma sensu czekać na nią, nie pokaże się. Nie otworzy żadną porą, choćbyś wylał wszystkie łzy. O, gdybyś pan był dyrektorem, otworzyłaby. Bęc, 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 maryniu, szlaka, kolorowy burz. Chodź po tym szlafroku, bęc, maryniu, cóż nam tuż. To jest prawda święta, lepiej z dyrektorem spać, bo na alimenta prędzej jest go stać. Nie, nie. Panowie, co za nieostrożność. Tak się narażać? Sprostujcie. Bęc, 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 maryniu, takie zdanie musisz znać. Są też dyrektorzy, których nie jest stać.